Maciej Sulecki ma 25 lat, pochodzi z Warszawy. Do tej pory stoczył 18 zwycięskich walk, z czego trzykrotnie wygrywał przez KO. Grzegorz Proksa ma 29 lat, pochodzi z Węgierskiej Górki. Do tej pory 29 wygranych walk, z czego aż 21 przez KO. Trzy razy musiał uznać wyższość rywala. Panie i panowie, waga umowna, 74 kg. Przed nami 10 rund. Sędzia ringowy Dariusz Zwoliński. Ladies and gentlemen, it's a unique pleasure to present the two fabulous boxers in blue corner. Maciej Sulecki and a former European champion in red corner. Grzegorz Super G Proksa. 10 rounds of boxing, catchweight 74. Proszę Państwa, to może być najciekawszy pojedynek tej gali. Wspaniale zapowiada się to starcie Grzegorza Proksy z Maciejem Suleńskim. Grzegorz Proksa w prawie 10 latach kariery debiutuje w Polsce. Walczył to jeszcze światowiec już na całym świecie. 21 razy na Wyspach Brytyjskich, 5 razy w USA, w Niemczech, Hiszpanii, na Węgrzech. Debiutował w USA. Sulecki nawet w USA nie był, debiutował w Kielcach, jeszcze nie walczył za granicą, także spotkanie bardzo nietypowych bokserów, określiłbym to jako bankowiec kontra cwaniak z Warszawy podkreślający swój patriotyzm, przywiązanie do stolicy. Proksa jest w Radzie Nadzorczej jednego z najlepszych banków na Podbeskidziu. W poniedziałek po walce ma zebranie Rady Nadzorczej. Sulecki ma wytytułowany biało-czerwony krzyż żołnierza z Powstania Warszawskiego, znak Polski Walczącej, płonące budynki z Powstania Warszawskiego. Kto będzie górą? Z lewej strony, z odwrotnej pozycji walczy Grzegorz Proksa. No i jego rywal Maciej Sulecki. Maciek był pewny zwycięstwa. Proszę, te lewe proste, poprawka prawym, ale bardzo nietypowy jest ten boks Grzegorza Proksy. Z tym może mieć problemy Sulecki. No widać już po tych pierwszych akcjach, że Sulecki nastawia się na ciosy proste. Głównie na lewy prosty. No tutaj z takim bokserem nietypowym, o dużym balansie ciała, jak Proksa, nie można i walczyć inaczej. No zobaczymy, jak to będzie realizował Sulecki. Był pewny zwycięstwa. Jest wyższy od Proksy Sulecki. Szeroko rozstawiona noga, stara się właśnie boksać tym prostym. I teraz, że się kruszy mocno do przodu, ale znowu dobra kontra Suleckiego. Obydwaj próbują wejść we właściwy rytm, ale pewny, szeroko rozstawiony w pozycji jest Sulecki. Dobra praca tymi prawymi. Teraz szukał dołu z prawej ręki Sulecki. Wyprzedza, wyprzedza Proksę ciosami prostymi Sulecki. Jak zwykle nisko opuszczona garda, to musi uważać. Trafił teraz dobrym sierpowym Sulecki. Znakomity był kolejny ten lewy sierpowy. Trafił Proksę. No, ma dobre oko dzisiaj Sulecki. No i słyszymy Andrzeja Gmitruka, który pokrzykuje do Suleckiego. Wykorzystaj zasięg rąk. Lewy prosty. Wyraźnie widać, że Grzesiek czeka na Maćka, wtedy lepiej to wygląda. Natomiast jak sam musi przechodzić do ataku, trudno przejść właśnie te długie ręce Maćka. Czysty pojedynek. Sędzia ringowy nie ma nic do roboty. Grzesiek po swoich akcjach zostaje nisko. Jest wtedy szansa, żeby właśnie z góry uderzyć. Mocne uderzenie i to robi. I Andrzej Dmitruk przypominał, prawa ręka przy brodzie. Pierwsza runda dla Suleckiego. Posłuchajmy trenerów, bo to jest starcie także dwóch sławnych, znakomitych trenerów. Fiodor Łapin w narożniku Proksy i Andrzej Dmitruk w narożniku Suleckiego. Ponawienie akcji. I w drugą stronę stoi. Jedną, drugą. Kierujesz tą prawą rękę.
I nisko po prawym tak samo, on kończy lewą szybkość. Czyli z każdej strony widzisz, dobrze? Zryw, rozbrykać go. Ale to my będzie pan. Nie widzimy, to tutaj punktacja Przemka Salety, no to jest oczywiste. Ta pierwsza runda dla Suleckiego, 10 do 9, tutaj Przemek miał w tej rundzie łatwe zadanie, chyba sędziowie też nie mogą punktować inaczej. 10 do 9 po pierwszej rundzie dla Suleckiego. No i zobaczymy, jak będzie dalej. Proksa przygotowywał się do tej walki 4 miesiące, najdłużej. Tyle samo, co do pojedynku z Sylwestrem. No ale Sulecki był napalony przed tą walką. Jeszcze jak my już siedzieliśmy na stanowiskach sprawozdawczych, podszedł do ringu, kiedy jeszcze nie było żadnej walki. Zaczął stukać, sprawdzać twardość. Mówi, nie mogę się doczekać tej walki. Ale na razie w ringu zachowuje chłodną głowę. Po pierwszej rundzie rozpoznawcze już obydwaj wiedzą, na co miejsce stać twojego zawodnika. Powinni przyspieszać, a Maciek sprytnie stara się nie zawsze go cena atakować. Trafił teraz mocny prawy, lewy Maćka Suleckiego po raz kolejny. Nie zdążył z obroną Grzesiek Proksa. Faworytem tej walki był Proksa. To także znajdowało odbicie w honorariach. Sulecki dostaje za ten pojedynek 30 tysięcy złotych. Proksa 130 tysięcy. To jest duża różnica. No na razie tej różnicy w ringu nie widać. No i teraz znowu świetna kontra Suleckiego. Wyczekał moment, kiedy Grzesiek idzie do przodu, potrafi znakomicie wystrzelić prawo. Wspaniała akcja, to była świadcząca o cudownym refleksie Suleckiego. Złapał w locie Proksę. I teraz lewy prosty. Przyspiesza Grzesiek, obniża pozycję. Zdecydowanie zawodnik leworęczny. Lepiej się czuje, gdy to on wybiera presję na zawodniku. To może przynieść efekt, ale sprytna obrona. Maćka nie spieszy się, on widzi, że jego ciosy dochodzą do celu, stąd duży spokój w oczach Suleckiego. Sulecki do tej pory niepokonany na zawodowych ringach, 18 zwycięstw, tylko 3 przed czasem. Proksa, 3 przegrane z Gennadijem Golovkinem. We wrześniu 2012 roku Mistrzostwo Świata w UBA wadze średniej. Piąta runda TKO, przegrał też z Morą w ostatniej walce 28 czerwca ubiegłego roku. No i przegrana z Kerrym Hope'em. 8 runda TKO Mistrzostwa Europy, to było w marcu 2012 roku. Na Kerrym wziął rewanż, wygrał w 8 rundzie TKO, też o Mistrzostwo Europy. No i znowu bardzo sprytnie, teraz z clinchu oderwał się Maciek Sulecki, z łomaczami na korpus. Może ktoś przyjmować taki pojedynczy, prosty uderzeń, blisko puszczona garda, ale te ciosy dochodzą. Pokazuje Maciek Sulecki swoją aktywność, właśnie wyprowadzając te uderzenia. Przypominamy, to jest walka w limicie umownym, 74 kg, średnia 72,5, super średnia 76,2. Oni ważyli poniżej tego limitu, kara była dosyć wysoka, 10 tysięcy złotych, jeżeli któryś z nich przekroczy ten limit o pół kilograma, atak Suleckiego. Cały czas presja ze strony Grzegorza Proksy. Skraca ring na nogach, ale nie jest w stanie dobrać się do skóry Maćka. Ale póki sensu nie ma. Oczywiście. Rozumiesz, trzymasz tam, póki sędzia nie powie stop. No to ten czas tak, nie ma. Nisko pan rozrywa. Nie szukać prostych ciosów. Jasne, prosty. Za nami druga runda tego bardzo ciekawego pojedynku. Proksa nie boksował przez rok i 4 miesiące i proszę, druga runda punktacji oczywiście nieoficjalnej Przemka Salety też dla Maćka Suleckiego. Świetnie funkcjonuje ta jego lewa prosta i teraz poprawka prawym. Ale nie może pozwolić Maciek boksować Grzeszkowi, gdy zawodnik leworęczny się rozkręci. Praktycznie wtedy wszystko mu zaczyna wychodzić, ale skoncentrowany bardzo dobrze Maciek Sulecki na obronie. To mi się podoba.
słyszeliśmy uwagi Fiodora Łapina, żeby Grzesiek w pół dystansie pracował, ale żeby pół dystans miał sens, to musi zepchnąć Maćka Dolin w środku ringu. Bardzo łatwo przepuszcza akcję Grześka Maciek Sulecki. Nie boksował Proxa przez rok i 4 miesiące. Ostatnia walka 28 czerwca 2013 roku z Morą. W tym czasie Sulecki stoczył 3 walki. Pokonał Wawrzyczka, Kospolity i Diona. No i widać, że troszeczkę Grzesiek Proxa jest leciutko zardzewiały. Byłem ciekaw dyspozycji Maćka Suleckiego. 2 pojedynki w tym roku 10-rundowe, więc 20 rund. I ciekaw, czy przygotuje po raz trzeci w roku dobrą formę, ale widać naprawdę na razie trzyma się planu taktycznego. Te ciosy proste, ma problem Grzesiek Proxa, żeby zbliżyć się do Suleckiego. Szeroko rozstawiony na nogach. Było troszeczkę złej krwi przed walką. Sulecki zapowiadał, że wyśle Proxę na bumy. Mówił, że boksuje jak przedszkolak. Był pewny siebie. No to była oczywiście taka prowokacja też, no, ale było także na wadze gorąco. Rozmawiali ze sobą coś. Pytałem Grzegorza Proxę, co sobie powiedzieli. Grzesiek mi mówił, no nic, była to taka dżentelmeńska rozmowa, nie było żadnych obelg. Wyraźnie Grzesiek szuka mocnego uderzenia z lewej ręki. To na dół, to na górę, ale to za mało. Powinien boksować więcej prostymi ciosami, nie tylko liczyć na pojedynczy cios. No i znowu wskoczył z takim lewym, prostym Proxa. No i teraz bardzo ładnie zepchnął Grzesiek Maćka Dolin. Było miejsce, żeby doskoczyć z akcją na pół dystansie, ale zrezygnował z tego Proxa. No, znakomity był też ten unik Suleckiego. No teraz dał się Sulecki zaskoczyć. Doszedł lewy. Poluje Grzesiek to mocne uderzenie z tej lewej ręki. Liczy na to, że tym jednym ciosem może od razu zmienić obraz walki, ale przyspiesza Sulecki. Dystans, dystans, pokrzykuje Andrzej Gmitruk do Suleckiego. Trzymaj, trzymaj. Jeszcze cierpliwie, prawa przy brodzie. Proszę usiąść. Prawa przy brodzie, lewa chodź. Ale teraz świetnie złapał na kontrę Maciek Sulecki Grzegorza Proxa. Krok do tyłu, wystrzeli prawym sierpowym. Troszkę źle stanął na nogach Proxa. Nie czuję trochę dystansu Proxa. Bardziej precyzyjny w tych swoich akcjach, ciosach jest Sulecki. Ciekawa historia, bo w narożniku... proszę, Fiodor Łapin i Grzegorz Proxa. Nisko po akcji, nie przedzę, wszystko jest na szybko, jasne? Uważaj, drzwi się ostry jestem. I kolejna runda dla Suleckiego. Cały czas przypominamy, to jest nieoficjalna punktacja Szemka Salety, ale wydaje mi się, też się z nią zgadzamy, że na razie po trzech rundach 30 do 27 dla Suleckiego. Jest naprawdę perfekcyjnie przygotowany. Nie widać w ogóle, on by przystępował do tego pojedynku z kontuzją prawej ręki. Tam była puchlizna. Prawdopodobnie po tej walce będzie musiał się poddać jakiemuś zabiegowi chirurgicznemu. Świetnie przygotował go Andrzej Gmitruk. Powiem szczerze, że przecież z Andrzejem Gmitrukiem komentuje walki bokserskie w Polsacie jeszcze 3 tygodnie temu. Andrzej był pesymistą, nie widział tego, ale potem z dnia na dzień rosła jego wiara w zwycięstwo Suleckiego i gdy rozmawialiśmy już przed walką, zapowiadał niespodziankę. No na razie szykuje się na tą niespodziankę. Bardzo ładny timing w tym czwartym starciu Maćka Suleckiego. Krok do tyłu przypuszcza do takich Grzyszka, które są dość sygnalizowane. Teraz krótkie zgięcie w pół dystansie, ale przyspieszyć chciał Sulecki. Dobre uniki Proxy. No to nie było oczywiście po ciosie. No w ferworze walki oczywiście przeprosił Sulecki i od razu strzelił prawy. No tutaj wszystko.
taka chłodna analiza wskazywała na to, że powinien wygrywać Proksa. Proksa walczył z wielkimi bokserami, z mistrzami świata, Golovkinem, Sylwestrem Morą. Sulenski tylko sparował z mistrzami świata, z Abrahamem i Kesslerem. No dobrze wypadł na tych sparingach z Kesslerem. Wtedy trener Jimmy Montoya stwierdził nawet, że Sulenski będzie mistrzem świata. No to było w tym, była na pewno duża doza kurtuazji. Ale kto wie, naprawdę wspaniale się prezentuje w tej walce Sulenski. Ale cały czas presja ze strony Proksa, on jest aktywny, on chce narzucać swój styl walki, on wie, że jeżeli wejdzie we właściwy rytm, sprawi dużo trudności Sulenckiemu, ale bardzo cały czas skoncentrowany Maciek Sulencki. No i znowu bardzo ładna kontra. Taktykę, którą opracował Andrzej Bitruk. Ciosy proste, proste. Nie ma sierpowych, no i uważnie ta prawa. Rękawica wysoko, żeby nie dać się zaskoczyć lewą ręką. No, Sulenski mówił, że właściwie to Proksa to jest taki jednoręki bandyta, potem poprawił się, jednoręki bokser, że prawa ręka jest mało groźna, że może zaskoczyć tylko ciosami z lewej ręki. Bardzo ładnie. Ciosami prostym, to co wspomniałeś, plan taktyczny, kolejny lewy, prawa, Grzesiek jakby znowu bez ciosów prostych. Szuka tylko mocnego uderzenia, bądź ciosem sierpowym, bądź bezpośrednio kontrą z lewej. Walka 10-rundowa, ta presja Grzeszka może przynieść efekt w późniejszych rundach. Jak na razie bardzo umiejętnie, taktycznie boksuje Sulenski. No i znowu trafił potężnym prawym w końcu tego starcia Maciek. Pokażę jak nie wie jak razu, pokażę. Potem się raz, potem ubieram. Z tej strony, z tej strony. Idzie z lewą ręką. Prawy na dół. I kolejna runda dla Sulenckiego. Proszę państwa, no wspaniale przygotował tutaj Sulenckiego Andrzej Gmitruk. Andrzej Gmitruk, taka ciekawostka, był też krótko trenerem Proksy. To przygotowywał go do walki w Niemczech w 2008 roku z Makowejem. No ale potem Andrzej wrócił do Tomka Adamka, który wystąpi dzisiaj w głównej walce wieczoru. No i Grzegorz Proksa tak motał się, trenował między innymi z Laszlo Wereszem, krótko z Jackiem Dąbrowskim. No Piotr Łapin teraz. Na razie jest przewaga Sulenckiego. Wiem, że Andrzej Gmitruk miał przygotowany prime awaryjny. Plan B, jeżeli te lewe proste, prawe proste nie będą wchodzić i da się Sulencki zepchnąć do obrony i nie będzie punktował, wygrywał, no to był cel potem przystąpić do bójki, narzucić wymianę ciosów. Na razie chyba nie ma powodów, żeby ten plan zmieniać, bo ta lewa prosta i te ciosy proste Sulenckiego znakomicie funkcjonują. Zgadza się, zdecydowanie bardzo ładnie, taktycznie, duży spokój w oczach Maćka Sulenckiego, wie co ma zrobić, wie, że Grzesiek będzie szedł do przodu, nisko opuszczona garda i łapie Proksa, może nie mocne ciosy, ale wyraźne są te akcje Sulenckiego. Obaj mają za sobą ciekawą karierę amatorską, Proksa 130 walk, 117 wygranych, 3 remisy, 10 przegranych. Był wicemistrzem Europy juniorów w Warszawie. W finale przegrał z Ukraińcem Tabotadze. Był mistrzem Polski seniorów w półśredniej. 2 razy mistrzem Polski juniorów, mistrzem młodzieżowym. No cały czas tylko ta jego karierę opóźniały problemy zdrowotne. Rozbita lewa ręka. Przyspiesza Proksa, trafił tam raz mocnym lewym pod prawy okiem Sulenckiego. No ale nie, nawet nie pokazał grymasu na twarzy Maciek i znowu dobry lewy stopujący Sulenckiego. Konsekwentny, konsekwentny w tym ataku jest Proksa, ale konsekwentny w tych ciosach prostych jest również. Proszę, znakomicie, znów strzelił prawym prostym Sulencki.
często depczą się po nogach. Jeżeli Maciek przystawi swoją nogę za nogę Grześka, wtedy jest na linii prostej dużo łatwiej wtedy mu trafiać Grześka i świetny bezpośredni prawy Sulenckiego w odpowiednim tempie. Jak automat funkcjonuje ten lewy prosty Sulenckiego. Lekką frustrację u Grześka Profesjon, gdy nie trafia przeciwniku swoimi akcjami, ale teraz świetnie wyszedł z tego zwarcia dwoma sierpowymi Proksa. I Andrzej Gmitruk pokrzykuje prawa przy brodzie, boi się tych lewych sierpowych Proksy. Zresztą otrzymał już uderzenia Proksy Sulencki. Łatwiej teraz staje się zachodzić w narożniku bądź do lin, ale piękna kontra Sulenckiego. Rewelacyjny pojedynek, czysty technicznie, no to jest pokaz boksu. I Tomek Adamek, pełna koncentracja. Rozmawiałem z nim na śniadaniu. Pogadaliśmy sobie troszeczkę i o jego życiu prywatnym, i o interesach, planach. Emanowała z niego pewność siebie, że wygra ten pojedynek. No i Przemek Saleta konsekwentnie 10 do 9 dla Sulenckiego. I chyba wydaje mi się, że sędziowie będą podzielać tę opinię. Według punktacji Przemka musi Grzesiek wziąć się do roboty. Już nie może sobie pozwolić, żeby przegrać każdą rundę. Za nami półmetek tej walki, bardzo ciekawej. No, na razie idzie ona w innym kierunku niż typowali eksperci. Proksa, rozmawiałem z nim, mówił, że jest zdrowy, że jest wszystko w porządku, że te problemy z lewą ręką, wcześniej zmęczeniowe złamanie palców lewej ręki i prawej, wszystko jest w porządku po operacjach, ostatnia w Bielsku Białej. A ciekawa historia, Proksa zaczynał od kolarstwa, wygrał nawet parkurkowe zawody na Śląsku, ma mocne nogi, proszę popatrzeć. No i widać taktykę na walkę ze strony Grześka, cały czas pressing, on chce przejść do pół dystansu i liczy, że potężny lewy sierpowy bądź lewy właśnie pod prawy łokieć dojdzie do celu i trafi Maćka, ale podoba mi się szeroko rozstawiona pozycja Sulenckiego, właśnie plan taktyczny, cały czas wysoko uniesiona prawa ręka, no i bardzo dobra praca lewym prostym w wykonaniu Maćka. Kolejny podwójny lewy widzieliśmy z dużego spokoju, a Grzesiek podkręca tempo, cały czas wierzy w to, że ta presja zmęczy Maćka i otworzy się miejsce, żeby go trafić celnym ciosem. Bardzo dobrze radzi sobie z tą presją, którą narzuca Proksa Maciek Sulenski. Duży spokój, ale znowu dał się złapać teraz lewym sierpowym. Kolejny dobry cios Sulenckiego. Wspominałem o karierze amatorskiej Grzegorza Proksy. Sulencki również ciekawa kariera. 130 zwycięstw na amatorskich ringach, 30 przegranych, 3 razy mistrz Polski juniorów, 3 razy brązowy medalista mistrzostw Polski seniorów. Brąz w turnieju Sztama w 2009 roku. Na mistrzostwach Polski przegrywał Starbało, Chudecki. Na Sztamie też przegrał, no, wychowanek Gwardii Warszawa. U trenera Romana Misiewicza zaczynał, potem Stanisław Pokomiec, Sebastian Skrzec, cały czas Gwardii. No i teraz proszę jeszcze raz przy linach. Dobrze świetne się broni kontry Sulenckiego. Świetne kontry, potrafi zrobić kroszek do tyłu, złapać w odpowiedni timing i trafiła się Grześka potężnym prawym. Jeszcze jakieś rozcięcie na łuku brwiowym Proksy. Balansuje tułowiem cały czas Proksa, ale nie ma problemów. Te ciosy Sulenckiego jakby naprowadzane laserem, one dochodzą do celu. Ale bardzo podoba mi się Maciek Sulencki, umiejętnie ciosy proste, gdy tylko Krzysiek się zbliży, staje w strzelnej gardzie. Ale gdy te ciosy nie robiły żadnego wrażenia na Proksie,
Fuwają po nim, no i chciał przyspieszyć, ale znowu świetna runda Suleńskiego. Rozbity lewy łuk brwiowy. Proksy zacisnął pięść. Pokazywał jakby swojemu sekundantowi, że będzie lepiej. Oj, Artur Szpilka. Walka jego życia. Remis, szósta runda. Tak wycenił to starcie Przemek Saleta. Nie ma pytania. Skoncentrowany Maciej Suleński. Cały czas czujny bardzo. Przygotowany jest na to, co chce wyprzedzić go Grzesiek. Samo ładnie kontruje, nastawiony głównie na kontrę, na przeczekanie mocnego ataku Proksy, żeby później w drugim tempie wejść swoją serią ciosów. Suleński znowu świetny podwójny lewy. Podkręca tempo Proksa, ale czujny. Cały czas i precyzyjny jest tymi ciosami prostymi. Punktuje Suleński. No na razie w tym pojedynku Proksa Suleński i w pojedynku trenerów Gmitrucha i Fiodora Łapina. Górą Andrzej Gmitruk. O, Andrzej, którego znam tyle lat, zawsze rozluźniony, spokojny, zawsze żartujący. No przed tym pojedynkiem był absolutnie skoncentrowany. No i świetna kontra znowu Suleńskiego. Cały czas ucieka w lewą stronę od silniejszej ręki Proksy. A Grzesiek szuka tego obniżenia pozycji, takiego do skoku z mocną bezpośrednim lewym prostym, ale to może być za mało na tak dobrze przygotowanego Maćka Suleńskiego. Wspominałem, że dla Proksy to jest debiut na polskich ringach. Jest dla niego również debiut w charakterze promotora i menedżera po rozstaniu z zakończeniu kontraktu z Krzysztofem Sparskim. Jest teraz swoim sterem, okrętem i żaglem. Kieruje swoją karierą sam. Próbuje czarować, ale nisko postrzone ręce. Liczy, że jednym ciosem pośle, znokautuje Maćka Suleńskiego, a Maciek bardzo ładnie punktuje, wprowadza te ciosy. One obcierają, nie robią wrażenia na Grześku, ale jednak są widoczne dla sędziów punktowych. Nie trzymaj. Bardzo dobre tempo tego pojedynku z jednej i z drugiej strony. Ciekawa walka technicznego boksu ze strony Maćka Suleńskiego, że się cały czas presny porusza się, szuka dołów, wyraźnie szuka mocnego uderzenia pod prawy łokieć Proksa. Śledziłem karierę Grzegorza Proksy, byłem na jego walkach w Las Vegas nawet. To jest pamiętna druga walka jego w Mandalay Bay, to było przed tym Tongalo Castella. Świetna teraz kontra Maćka Suleńskiego. Wydawało się, że Grzesiek poleciał właśnie z tym lewym wpadł. Trafił mocno Suleński. Wydaje się zamroszony Proksa. Proszę, no mamy knockdown na deskach Proksa. Koniec, sensacja. Kto by się tego spodziewał? Maciej Suleński wygrywa ten pojedynek. Grzesiek Proksa na zupełnie miękkich nogach. A więc zapowiadał Suleński, że wygra, że pokaże Proksie, że jest lepszy. Zamroczony Grzesiek, no patrzę ze smutkiem na niego. Bardzo fajny chłopak. Tak jak wspominałem, śledziłem jego karierę także za granicą. Komentowałem jego walki, tą pamiętną jedną w Las Vegas, drugą w Las Vegas. Powiem szczerze, że Proksa był dla mnie faworytem tej walki, ale myliłem się. No, gratulacje dla Maćka Suleńskiego. Wygrał absolutnie zasłużenie. Gratulacje również dla Andrzeja Gmitruka. Kapitalnie przygotował Suleńskiego do tej walki. Wielkie perfekcyjny plan taktyczny. Wielkie gratulacje dla Maćka. Walka życia, naprawdę widać. Tutaj było, że poświęcił się zupełnie pod taktykę przygotowania na
Proxy, znakomite przejście, trafił prawym podbródkowym, potem prawy sierpowy, zakończył walkę. No świetnie, timing, przepuścił na bok, idealnie w tempo, nie widział tego ciosu Proxa, no mieliśmy ciężki knockout. Gratulacje od Dariusza Senka, gratulacje od trenerów. Paweł Kłak, popatrzmy jeszcze raz, prawy sierpowy skosił z nóg Grzegorza Proxę. No przecież, popatrzmy jeszcze raz, klasycznie, w szczękę, przecież wydawałoby się, że Sulenski nie ma nóg mocnego ciosu. Z 18 walk tylko 3 zwycięstwa przed czasem, ale ten cios sparaliżował nogi Proxy. No próbował stać, wielka radość Sulenckiego. No ta walka, to zwycięstwo katapultuje go w rankingach. Kto wie, czy nie spełnią się, cytowałem tutaj trenera Kesslera, Montoya, że Sulenski będzie mistrzem świata. Nie mogę i być. I małego Michała, trenera Pawła Pacha, syna. I Oskarka, mojego szczęśliwego. Wszystkie pozdrawiam, wszystkie wszystkie. Ależ jest szczęśliwy Maciek Sulenski. No Grzesiek Proxa nie tak sobie wyobrażał na pewno debiut swój w Polsce po tej wspaniałej karierze za granicą. A świetny pojedynek, naprawdę bardzo taktyczna walka. Widać, że Maciek cały czas trzymał się planu taktycznego. No i dobre przyspieszenie, efektowne zakończenie. Zwycięzcą walki jest Maciej Sulenski! By technical knockout in round number 7, the winner is Maciej Sulenski. Zapowiadał, że wygra i wygrał. Proszę, bardzo miłe gesty. No przed tę walką było troszeczkę tych prowokacji. Sulenski przodował w tych prowokacjach, ale ja mu się nie dziwię. No to jest taki typowy element na... żeby pobudzić zainteresowanie walką. On tutaj, jemu bardziej zależało na tej walce. On jakby sprowokował Grześka Proxę do tej walki. No i ta prowokacja się udała. Znakomity występ Sulenckiego. Wielkie gratulacje. No już widzę, że Mateusz Borek jest z Maciejem Sulenckim. No na pewno nie posiada się z radości. Posłuchajmy, co mówi bohater tej walki. No tutaj jeszcze Maciek odbiera puchar pamiątkowy. Zapamiętasz tę noc, na pewno. No stało się tak, jak mówiłem. Mówiłem, że będzie przełom w mojej karierze, że wygram. I tak się stało, chociaż nie ukrywam, że przeżywałem jeszcze lekki kryzys, stałem kilka razy ciosu na dół, przytkało mnie, ale wiedziałem, że trzeba przetrwać. I kiedyś ten cios musiał być, ponieważ się coraz bardziej nachodził na tę rękę, zostawał głową. I co, udało się. Szukałem trenera, kazał się nie podpalać, konsekwentnie lewą ręką i celować. Trwała po piątej rundzie prawym sierpowym, prawym prostym w okolicy łuku brwiowego. Powiem tak, lekcja odrobiona znakomicie, forma świetna, wyglądałeś perfekcyjnie fizycznie, ale też wszystko się zgadzało w tej walce. Lewa ręka, zgadzał się timing, miałeś pomysł. W zasadzie, no tak jak mówisz, te kilka ciosów na dół Grzegorza, to był taki jedyny moment, kiedy mogłeś na moment stracić swoją pewność, ale potem to wszystko rozegrałeś perfekcyjnie. No mam świetnego taktyka w narożniku. A jest też zasługa tej rancie, jak Bitruka, brawo dla niego, Piotr Pawła Kłaka, który włożył w te przygotowania mnóstwo zdrowia. No co mogę powiedzieć, udało się. No jestem mega szczęśliwy, muszę przeanalizować tę walkę, bo wiem, że zrobiłem też mnóstwo błędów. I co, i teraz poważne walki, jeszcze poważniejsze niż Grzesiek. Tak wszyscy krytycy zwracali uwagę, że niewielki jest procent nokautów w twoim rekordzie. Nie potrafiłeś nokautować zawodników zdecydowanie słabszych od Grzegorza. Tutaj w taką noc, taki wieczór przychodzi jeszcze zwycięstwo przed czasem. Ale też mówiłem, że ja potrzebuję bardzo wymagających zawodników, żeby dać się wszystko. Myślę, że lepiej się pokazałem w tej walce niż w poprzednich innych moich walkach, ponieważ widziałem, że tamte walki są tak naprawdę może nie tyle co nic, ale nie mieli takiego wymowy sportowej jak walka z Grześkiem Proxą. I wiedziałem, że wychodzę do Grześka walczyć o swoją przyszłość. Dostałem szansę, chciałem ją wykorzystać. No i co, no i udało się. Mówię, jak będę dostawał poważnych zawodników, to będę się pokazywał z coraz lepszej strony. No to ciesz się dzisiaj tym zwycięstwem, tą nocą, bo naprawdę to jest dla ciebie duża historia. Wielki dzień. Mówiłem, to będzie wielki dzień. Wychodziłem z szat i krzyczyliśmy wszyscy, to jest mój dzień, to jest mój dzień.
No i to jest mój dzień. Można powiedzieć, że noc. Bardzo się cieszę i dziękuję Grześkowi za fajną walkę. Dziękuję bardzo. Tyle Maciej Sulęcki. My jesteśmy już z Grzegorzem. Nice, super G. Proxą, to nie tak miało wyglądać, Grzegorz. Dokładnie. No, wydawało mi się, że kontroluję pojedynek, że trafiam na dół. Ja tam przyjmowałem troszeczkę za dużo ciosów na górę, ale tu miałem liczone straty, żeby gdzieś poszukać właśnie tych dołów. Kilka razy zraniłem Maćka, czułem to. No ale zachował chłodną głowę, wyczekał moment, bardzo dobra taktyka, trafił na punkt i tyle. Nie wiem, czy się zgodzisz, miałem takie wrażenie, że ta piąta runda, ona gdzieś tutaj zaczęła przynosić ci, wydaje mi się, dużo zaufania, bo wtedy trafiłeś kilka razy Maćka na dół, natomiast wcześniej no, było trochę problemów i z dystansowaniem, i z tą lewą ręką Maćka i twojej prawej ręki było trochę mało. Tak, no wiadomo, bardzo dobrze wykonywał swój plan taktyczny. Dobrze trzymał na dystans, czekał, wiedział, że jestem zawodnikiem agresywny. No i cóż, życzę mu powodzenia w przyszłości. To dobry rozwojowy zawodnik. Zapraszam wszystkich inwestorów do tego, żeby w niego inwestowali. I tyle, no gratuluję mu zwycięstwa. Trzeba umieć wygrywać, trzeba umieć nokautować i trzeba umieć też przegrywać, więc chylę czoła. Przegrałem, nie mam nic za swoje uświadomienie. Dziękuję kibicom. Powiedz, widziałeś ten nokautujący cios? Proszę? Widziałeś ten nokautujący cios? To znaczy, no chwyciłem się czysto na punkt, ale wydawało mi się, że mogę kontynuować walkę. Sędzia podjął decyzję o tym, że przerywa pojedynek, nie dyskutuje, jest sędzią. Gratuluję Maćkowi. Grzegorz, powiedz co dalej, może jest troszeczkę za wcześnie, żeby dyskutować w tej chwili, natomiast no, wielokrotnie podkreślałeś, nie interesuje mnie bycie średniakiem, interesują mnie najwyższe trofea, wielkie walki, to zwycięstwo, to ta przegrana z Gołowkinem, no ją można było kalkulować, bo wiemy, kim jest GGG, potem porażka z Morą, tam były różne problemy, no w tej chwili twierdziłeś, że jesteś świetnie przygotowany i no i się nie potoczyło. Oczywiście, że tak, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Kibicujmy wszyscy Maćkowi, jest niepokonany, oby zaszedł jak najdalej. A co z Proxą? No to musi się zastanowić, czy warto dalej pracować w boksie. Grzegorz Proxa, panie i panowie, dziękuję bardzo.